będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich w Wielki Piątek, dzień męki Pana Jezusa, dzień wielkiego zamyślenia, dzień, w którym trwamy na takiej liturgii, którą rozpoczęliśmy wczoraj, mszą Wieczerzy Pańskiej. I dzisiaj wszystko, co robimy, a więc też bycie w naszych domach, słuchanie różnych nagrań, konferencji, codzienne prace są wpisane w ten przeżywanie Triduum Paschalnego i w tą liturgię, którą zakończymy Wigilią Paschalną i radosnym śpiewaniem Alleluja. Dzisiaj będziemy na adoracji krzyża, na tej liturgii wielkopiątkowej, wsłuchiwać się w janowy opis męki Pana Jezusa, ale zanim będziemy słuchać opisu męki Pana Jezusa, to usłyszymy jeszcze dwa czytania z Księgi proroka Izajasza i z Listu do Hebrajczyków. I chciałbym, abyśmy dzisiaj przez chwilę pomyśleli, zatrzymali się nad tym listem do Hebrajczyków. Posłuchajcie, to jest 4 rozdział, wersety 14-16 i 5 rozdział, wersety 7 i 9. Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili. Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Ten fragment Listu do Hebrajczyków bardzo mi pomaga w przeżywaniu tego wielkiego postu i świętego czasu Triduum Paschalnego. I ten dzisiejszy fragment też jest takim dla mnie osobiście wielkim, wielkim pokrzepieniem. Dlatego, że autor tego listu zachęca mnie i każdego z nas do tego, abyśmy trwali mocno w wyznawaniu naszej wiary. Wiadomo, my wiarę wyznajemy przez to, że spełniamy pewne uczynki wynikające z wiary. Mam tutaj na myśli codzienną modlitwę, udział w liturgii, ale też codzienne dobre uczynki, codzienne też zmaganie się ze własnymi słabościami. I mimo, że dzisiaj coś zostało nam zabrane, czegoś nie mamy, co normalnie było podczas liturgii, podczas świętego Triduum Paschalnego, co pomagało nam w wyznawaniu wiary, przyznawaniu się do Pana Boga, czyli udział w zgromadzeniu liturgicznym w Kościele, to jednak pozostałe elementy naszej codzienności, w których mamy trwać w wyznawaniu wiary, są dla nas dostępne i trzeba nam z nich korzystać. Dzisiaj nasze domy stają się takimi prawdziwymi świątyniami, w których trwamy na modlitwie wraz z Maryją, wraz ze wszystkimi świętymi, wraz z całą naszą rodziną. Kiedy przy może włączonych jakichś telewizorach, komputerach, szukając przekazu tej czy innej liturgii z Kościoła, trwamy wspólnie na modlitwie i ten nasz dom staje się takim naszym Kościołem, więc starajmy się w domu naprawdę trwać tak mocno w wyznawaniu wiary, bo nasz arcykapłan zna nasze wszystkie słabości, on współczuje naszym słabościom, jest doświadczony we wszystkim na nasze podobieństwo z wyjątkiem grzechu. On zna też i ten smak zamknięcia, ten smak, byśmy powiedzieli w cudzysłowie, pewnej kwarantanny, kiedy przebywa w więzieniu, czekając na wyrok śmierci, kiedy przebywa zamknięty w grobie po swojej śmierci. Zna ten smak, wie doskonale, czym to pachnie, czym to smakuje, a jednak zachęca nas do tego, abyśmy przybliżali się z ufnością do tronu łaski, abyśmy znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej dla nas chwili. To jest ta nasza chwila, stosowna chwila, w której możemy uzyskać łaskę, jeżeli będziemy trwali mocno w wyznawaniu naszej wiary. Ale ten list do Hebrajczyków, jeszcze jedną rzecz, dla mnie jest takim podpowiedzią i pocieszeniem i umocnieniem. Dlatego, że autor listu do Hebrajczyków mówi takie słowa. Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. Jezus Chrystus, arcykapłan za dni ciała swego,
z głośnym wołaniem i płaczem zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany. I kiedy czytam te słowa, tak sobie myślę, no Panie Boże, tak średnio wysłuchałeś swojego syna w tych gorących prośbach i błaganiach, nie wybawiłeś go od śmierci, bo przecież poniósł śmierć, tą fizyczną, śmierć na krzyżu i śmierć w odrzuceniu, w opuszczeniu, tylko nieliczni z grona jego uczniów znaleźli się, wytrwali do końca przed krzyżem. No to tak średnio mi się to, że tak powiem, podoba w tym momencie. Ale tutaj też ważne jest to dopowiedzenie, że został wysłuchany dzięki swojej uległości. Ostateczny triumf Jezusa Chrystusa nad grzechem, nad śmiercią nie dokonał się wtedy, kiedy On umiera na krzyżu, ale wtedy, kiedy On zmartwychwstaje, kiedy Jego Ojciec w nieskończonej dobroci i miłosierdziu przywraca Go z powrotem do życia. A więc nie to, co nam się często wydaje, jakieś opuszczenie, odrzucenie, nie to, że nam się czasem wydaje, że Pan Bóg może nie wysłuchuje też i tych naszych gorących próśb i błagań, jest ostatecznym zwycięstwem Boga nad naszymi, nazwijmy to, ludzkimi problemami. Ale to ostateczne zwycięstwo dokonuje się w tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa. Coś, co przerasta nasze takie rozumowe, logiczne, byśmy powiedzieli, rozumowanie wynikające z pewnych rzeczy. No bo myślę, że dzisiaj każdy z nas chciałby, żeby Pan Bóg wybawił nas od tego naszego grobu, od tej naszej śmierci, od tego naszego koronawirusa, którego mamy. I chcielibyśmy, żeby Pan Bóg tak naprawdę zainterweniował i sprawił, że nie będziemy musieli ponosić konsekwencji związanych z tym wirusem. Czy to konsekwencji takich zdrowotnych, naszych fizycznych, czy to konsekwencji ekonomicznych, które przecież też będą. A Pan Bóg nam podpowiada przez ten list do Hebrajczyków, że to ostateczne zwycięstwo dokona się dzięki naszej uległości, dzięki temu, że przyjmiemy wolę Pana Boga, bo ona ostatecznie kończy się zwycięstwem nad śmiercią, zwycięstwem nad naszymi problemami, nad naszymi niepokojami. I to zwycięstwo przyjdzie też wtedy, kiedy z pokorą przyjmiemy też tego koronawirusa i wszystko, co jest z nim związane, wszystkie ograniczenia czy restrykcje. Jeżeli mimo tego, że mamy ból w sercu, że to serce nasze jest dzisiaj rozdarte, że z jednej strony chcielibyśmy pójść do kościoła, chcielibyśmy pójść na liturgię, przyjąć Pana Jezusa do swojego serca, adorować Go, czy to w ołtarzu adoracji, czy to w Jego grobie, czy to chcielibyśmy pójść z koszyczkiem, poświęcić święconkę, jesteśmy naprawdę bardzo wielce rozdarci, to trzeba nam ufać i z posłuszeństwem przyjmować to, co Pan Bóg nam daje w tym czasie Wielkiego Postu. Może to być dla nas okazja do tego, żebyśmy zmartwychwstali z Chrystusem, żeby nasza wiara zmartwychwstała, żeby to wszystko, co będziemy przeżywać w naszych domach, jak będziemy celebrować te nasze domowe liturgie, przyniosło nam to ostateczne zwycięstwo nad naszym grzechem, ostateczne zwycięstwo nad naszym brakiem wiary, nad brakiem miłości do najbliższych. Jak zatem przeżyć dzisiaj dobrze ten Wielki Piątek w naszym domu? Co zrobić, żeby naprawdę poczuć, że jest to czas, który poświęcam dla Pana Boga. Zachęcam Cię do zrobienia takich kilku rzeczy. Może wydawać by Ci się mogło, że będą takie banalne, ale jestem przekonany, że to nam wszystkim pomoże w dobrym przeżyciu tego czasu Wielkiego Piątku. Po pierwsze, zaplanuj sobie już teraz, już dzisiaj, kiedy tego słuchasz, ten moment, w którym będziesz uczestniczyć w liturgii wielkopiątkowej, czy to za pośrednictwem, nie wiem, YouTube'a, telewizora, może Facebooka, w zależności od tego, jak twoja parafia może będzie transmitować te wydarzenia. Po druga rzecz jest taka, że nie zapomnij się do tego przygotować. Bierzesz udział w liturgii, więc może warto też, jeżeli jesteś kobietą, zrobić jakiś makijaż, ubrać się odświętnie, a nie siedzieć w dresie czy w jakichś tam spodenkach. Może warto też, jeżeli jesteś mężczyzną, założyć garnitur, białą koszulę, założyć krawat, tak jakbyś normalnie szedł do kościoła. To wydawać by się mogło durne, no po co się ubierać w domu, ale to też pomoże Ci w takim przekonaniu, że to jest taki bardzo ważny moment w Twoim życiu, bardzo ważny moment Twojego dnia. On zmierza do tego. Nawet gdybyś miał się tylko ubrać po to, żeby siedzieć przed telewizorem, zrób to. Nie siedź w dresie, nie siedź w spodenkach, nie siedź w piżamie. Zrób to dla Pana Boga, tak jakbyś normalnie szedł do kościoła. Druga rzecz jest taka, że
W naszym domu wiszą różnego rodzaju krzyże. Można powiedzieć, w każdym pomieszczeniu wisi ten krzyż, więc spróbuj dzisiaj w swoim domu odnaleźć te wszystkie krzyże i je po prostu wyczyścić. Podejrzewam, że mimo że sprzątamy nasze domy, no to często gdzieś tam są takie miejsca, w których nie zaglądamy i na pewno gdzieś tam u góry nad obrazem jakimś, który wisi, czy może właśnie nad krzyżem, no ten krzyż już dawno był gdzieś tam przecierany z tego kurzu, który się zbiera. Więc spróbuj go dzisiaj ściągnąć, wyczyścić, tak żeby on był naprawdę też przygotowany tak fizycznie na te święta. Po drugie, możesz też zrobić tak, że te krzyże w swoim domu jakoś ozdobisz. Nie wiem, może jakiś drobny kwiatek, kawałek zielonego listka przywiążesz do tego krzyża, tak żeby on był naprawdę taki odświętny, ozdobiony na te święta. Trzecia rzecz jest taka, że przygotuj taki ołtarzyk w swoim domu. Może masz jakiś taki jeden najpiękniejszy, największy krzyż, który możesz przygotować odświętnie, postawić w takim miejscu, w którym będzie dostępny dla was wtedy, kiedy będziecie trwać przed telewizorem czy przed komputerem, słuchując się w liturgię Wielkiego Piątku. Niech on będzie też przyozdobiony, niech on będzie też w takim centralnym miejscu, niech on będzie przed naszymi oczami, abyśmy mogli go właśnie tak fizycznie adorować. Kiedy będzie liturgia sprawowana w naszych kościołach, kiedy będzie ta adoracja krzyża, to zachęcam cię do tego, abyś też adorował ten krzyż. I ten krzyż w swoim domu naprawdę możesz ucałować, podając go nawet twoim domownikom do ucałowania, do adoracji. I nie zawieszaj go za chwilę z powrotem na ścianę. Niech on będzie w tym centralnym miejscu w twoim domu, abyś w różnych momentach dnia mógł podejść, mógł adorować ten krzyż, mógł uklęknąć, może na jakiejś komodzie, na jakiejś szafce zrobić taki ołtarz dla tego krzyża, gdzie będzie stała jakaś świeca, która będzie się palić, tak żeby naprawdę to było takie szczególne miejsce w twoim domu, miejsce twojej osobistej adoracji krzyża. Takie trzy rzeczy. Może banalne, może dla niektórych proste i oczywiste, ale zróbmy to naprawdę. Niech w naszym domu też nie brakuje takiego miejsca, w którym będziemy mogli adorować Pana Boga. Jeżeli ktoś chciałby, mógłby, ma takie miejsce i ma takie możliwości, może nawet przygotować w swoim domu czy w ogródku jakiś taki prowizoryczny grób Pana Jezusa, przy którym też będzie ten krzyż, tak aby móc go adorować. Tak aby to było to moje miejsce spotkania z Panem Bogiem, na którym będę trwał na modlitwie, czy to dzisiaj wieczorem, czy to jutro w ciągu dnia, czy to w niedzielę zmartwychwstania, czy to w każdym innym czasie. Naprawdę to nam pomoże. To sprawi, że mimo że fizycznie nie będziemy na liturgii, to poczujemy się, że naprawdę wykorzystaliśmy ten czas jak najlepiej, że ten krzyż Chrystusa stał się też i naszym zwycięstwem nad naszymi lękami, nad naszymi problemami, nad tym wszystkim, co teraz w tym momencie.